Dzień dobry, nazywam się Buczkowski Wojciech. Jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowego przy oddziale świętokrzyskim w Kielcach. Organizacja działa już ponad 107 lat. Działamy na polu turystycznym, na polu, którym promujemy nasz region, naszą okolicę, nasze miasto i upowszechniamy, że tak powiem, tą wiedzę wśród ludzi i wśród uczniów tak naprawdę każdego poziomu szkół, od podstawowych do studentów tak naprawdę, którzy przychodzą do nas, odwiedzają z nami, wędrują czy jeżdżą na wycieczki. Dodatkowymi atutami zawsze jest oczywiście ruch, promowanie tego ruchu przez co i zdrowego i aktywnego trybu życia. Pomoc wolontariuszy potrzebna jest tutaj głównie w okresie letnim, kiedy jest najwięcej pracy związanej z organizacją wycieczek, wyjazdów, z rezerwacją takich miejsc, które no, dana wycieczka czy program opiewa. No i wtedy tutaj w biurze trzeba odbierać telefony, tworzyć programy, przygotowywać te programy, przygotowywać oferty kolejnych wyjazdów w ciągu całego sezonu. Tych zadań jest naprawdę bardzo wiele, trudno by tutaj może wymienić wszystkie, ale głównie chodzi nam tutaj o pomoc w biurze, o pomoc, kiedy trzeba odebrać telefon, kiedy trzeba wysłać jakiś list, kiedy trzeba właśnie odszukać jakąś atrakcję turystyczną, kiedy trzeba przygotować program danej wycieczki. Tak naprawdę to są te główne cele w ciągu tego najgorętszego sezonu tutaj, w tej czasie tego sezonu. Wolontariuszami mogą zostać osoby po 18 roku życia, a także osoby między 16 a 18 rokiem życia, które posiadają zgodę rodziców na wzięcie udziału właśnie w takim wolontariacie. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to tak naprawdę tak samo jak szeroki jest PTTEK, tak samo i wiele różnych i szerokich zainteresowań tutaj można wykorzystać, począwszy od tych historycznych, poprzez geograficzne, przyrodnicze, turystyczne, a także i biurowe i te bardziej, które skłaniają się ku jakiejś ekonomii, ku, że tak powiem, księgowości, bo tak naprawdę gro właśnie zadań jest z wielu dziedzin, więc nie mamy tutaj może osób, które w jakiś sposób by się nie przydały nam, bo na pewno z każdym, każdemu tutaj jakieś zadanie wytyczymy i, no i ta osoba będzie mogła u nas ten wolontariat sobie odbyć i popracować. Dlaczego PTTK? A mianowicie no, jesteśmy na rynku już 107 lat. Działamy od bardzo dawna na bardzo szerokim obszarze, tak naprawdę obszarze całej Polski, bo oddział świętokrzyski to nie koniec, bo w każdym większym mieście oddział PTTK się mieści. Także za nami stoi 107 lat doświadczeń i myślę, że właśnie spotkanie z nami i ta praca tutaj będzie taką też niezapomnianą przygodą, ale i możliwością no, uzyskania jakiegoś doświadczenia, wprawy, no i być może uda się przy okazji tym wszystkim złapać jeszcze bakcyla turystycznego, tak, na przyszłość. Nauczą się na pewno organizacji pracy, bo jest ona w tym najgorętszym czasie bardzo potrzebna. Takiego rozłożenia sobie zadań w ciągu tych godzin, kiedy tutaj będą, bo tych zadań jest sporo, trzeba je sobie odpowiednio poukładać, przygotować tak, aby udało się je zrealizować, aby wywiązać się z tego wszystkiego. No, na pewno poszerzą swoją wiedzę na temat regionu świętokrzyskiego, bo głównie na tym terenie działamy. Spróbują właśnie chociażby rozmów z różnymi instytucjami, z różnymi osobami, wtedy kiedy trzeba będzie zarezerwować jakąś grupę, czy umówić jakiś obiad, czy jeszcze jakieś inne wydarzenie. Także myślę, że no, taka szeroka wiedza dotycząca całej organizacji programu wycieczki od początku do końca, do tak naprawdę ostatniej chwili wyjścia z autokaru.
bogaty bagaż doświadczeń, wiedzy na temat organizacji wycieczek, na temat promowania regionu. No mówimy tutaj o regionie świętokrzyskim, ale tak naprawdę sposoby promowania można powielać w każdym innym miejscu i w każdym innym regionie. Na pewno oferujemy no, możliwość kształcenia się i testowania się, czy próbowania rozmów z wieloma instytucjami, tak jak już wspominałem wcześniej, no, takiego sprawdzenia samego siebie w takich niejednokrotnie i trudnych warunkach. Na pewno każdy wolontariusz uzyska umowę wolontariacką. Po takiej umowie wystawimy zaświadczenie o odbytych praktykach, o tym, co na nich się odbyło, co się działo i w jakich czynnościach wolontariusz brał udział. Oczywiście ubezpieczenie podczas trwania całego wolontariatu